Sebastian Riddle, zespół Cree, Adam Lomania i Tomek Kwiatkowski, Kwiatek w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale nie powiedziałabym, żeby zrobiło się kolorowo, ponieważ wszyscy panowie tradycyjnie na czarno, w czarnych włosach. Taki kolor nowojorski. Taki nowojorski, optymistyczny kolor. Jest też w radiu z nami Rysio Riddle. Ryszard Riddle też jest. Ale ile ma lat dziś? 9 będzie miał. Jeszcze 8, ale 9. No, jest, siedzi w studiu, w reżyserce i kibicuje tacie. Jeden z czterech twoich synów. Tak jest. Sebastianie, niesamowite osiągnięcie. Nie wiem, co traktujesz jako większe osiągnięcie, twoją karierę i fantastyczne piosenki, czy dzieci? Czy w ogóle nieporównywalne? Nie, no to są dwie różne rzeczy. Wiadomo, jest rodzina, jest muzyka. Mhm. Jedno i drugie. Właśnie taką książkę teraz czytałam. Kolejność w życiu. Wiara, rodzina, kariera. Jak myślicie? Wiara w siebie może być. No, oczywiście. Wszystkie te trzy rzeczy są bardzo ważne właśnie. I to się da połączyć. Miejmy nadzieję. Dzisiaj to już 22 lata na scenie. Czy ja dobrze liczę? Bo od 93 roku liczycie żywot zespołu Cree, czy później 97? Nie, właśnie liczymy jakoś tak 93, 94, te przełomy. No to już 22. Płyta Tacy Sami w 2007 roku, 8 lat temu, potem Diabli Nadali w 2012, potem wyjdzie w 2013. I ja pamiętam jeden z moich ulubionych tekstów twoich, z piosenki Wszystkie Winy, z płyty Diabli Nadali właśnie. Szanuj to, co masz, bo najważniejsze w życiu to zachować twarz. Pamiętasz dalej? No pewnie, że tak. Nie pamiętasz? Nie, nie chowaj. Jak mam cytować to... Głowy to, do końca. Idź. Nie mam. Najtrudniej jest po prostu żyć. I moje pytanie z tym jest związane, czy przy różnych wyborach, takich decyzjach zawodowych, muzycznych, zdarza się czasem taki właśnie trudny wybór. Czy sprzedać kawałek siebie, czy właśnie być sobą pomimo wszystko i zachować twarz? Mi się wydaje, że cały czas jednak trzeba być sobą. Odpowiedział krótko Sebastian R. A panowie? My się z tym zgadzamy. I to jest trudne chyba, co? No nie jest łatwo. No na pewno jest to ciężki kawałek chleba, ale właśnie takie jest życie i w tą stronę bardziej idziemy. Chciałbym powiedzieć jeszcze w ten sposób, że pomimo tego, że uczestniczyliśmy w takich festiwalach, jak na przykład Top Trendy Festival, to pozostaliśmy do końca sobą jednak. Nie wpłynęło to w żaden sposób na nasz wizerunek. Jakieś takie modne jest ostatnio kreowanie tych wszystkich ludzi, których się złapie i od razu ich trzeba pozmieniać całkowicie, żeby ich dostosować do tego show biznesu, a my pozostaliśmy sobą w 100%. Mówię Adam Lomania, a powiedzcie proszę, czy kiedykolwiek ktoś na przykład naciskał, aby inaczej piosenka była zbudowana, która ma być singlem, żeby była bardziej komercyjna? Znaczy na nacisków ze strony artystycznej nie ma, natomiast ubolewamy nad długością. Tak. Aha, że musi być zawsze czasem, jest wymóg, że ma być krócej, tak? Że to jest problem, bo one są dość długie, te zawsze nasze piosenki i musimy potem to jakoś tam do radia skracać niektóre wersje, ale na płytach są całość. No była taka sytuacja, ja wiem i ty to wiesz, że przygotowaliśmy 4 wersje czasowe. Jednego samego utworu. Musi to być kosztem rozwinięcia wstępu na przykład, czy skrócenia solówek. No i to trochę nas jako artystów boli, bo dla nas cały utwór jest ważny i każdy dźwięk jest dla nas równoznaczny. To jest tak jakby dać sobie uciąć kawałek jakiegoś palca. No, to jest takie obcinanie po kawałku. To mówił Tomek Kwiatkowski, bo państwo tylko głosy słyszą, a ja jeszcze was widzę, ale też można będzie obejrzeć cały wywiad nasz na stronie Radiowej Jedynki. Na szczęście w Radiowej Jedynce w całości nawet najdłuższy utwór się ukaże. Nie możemy teraz przejść do ballady, z którą dzisiaj tutaj przyszliście i myślę, że wielu waszych fanów na nią czekało, a właśnie tutaj gdzieś nawet sobie zapisałam, zanotowałam tak. Komentarz jednego z internautów po dzisiejszym odsłuchaniu waszej piosenki nowej. Dawno nie słyszałam tak cudownej ballady, a kunszt wokalny i muzyczny na najwyższym poziomie. Z całą pewnością to na chwilę obecną najlepszy wokalista w Polsce. Szacun, napisała Ewa. Ha! No to szacun. Nie ma wątpliwości. No właśnie, a mówimy o piosence, z którą dzisiaj przyszliście na dnie twojego serca. Singiel zapowiadający nową płytę?
Tak. Kiedyż ona się ma ukazać? Jakie są plany? Plany są na jesień, bodajże październik. Mhm. Także się spieszymy. Chcemy skończyć już de facto przed wakacjami, żeby już mieć wolne wakacje i żeby już trochę się nie stresować. Trochę czasu dla siebie. Teraz ostatnio spędziliśmy prawie tydzień czasu w studiu nagrań. Można powiedzieć, że mamy już 80% płyty nagrane. Teraz dopracujemy jeszcze w następnej sesji pozostałe elementy i płyta będzie z naszej strony gotowa. Znaczy generalnie wszystko jest nagrane, tylko teraz właśnie kwestie tych zgrań wszystkich, dokładania jeszcze jakichś solówek, jakichś smaczków, dopieszczania tego wszystkiego właśnie, o to chodzi. I wokalu. I wokalu. A kto będzie śpiewał, już tak zapytam żartobliwie? A nawet gościnnie będzie na płycie, bo zaprosiliśmy Jorgosa Skoliosa. A, no właśnie. Także będzie też ciekawie. Będzie ciekawie. Inni goście nie? Też, jeszcze też będą. Jest. Aha, czyli rozumiem, że niespodzianka. Alek Kokorecki. A dalej nie wiem, czy ktoś jeszcze jest. To był? No Auxo. Auxo, orkiestra. No to jest już właśnie na dnie twojego serca. A czy już wiadomo, ile będzie utworów na płycie? Czy jeszcze się wahacie? Znaczy na razie mamy 10, a chcemy jeszcze może coś dołożyć, bo są długie numery. Długie właśnie. Tym razem pozwoliliśmy sobie na taką ekstrawagancję, że właśnie nie będziemy patrzeć na te wszystkie wymogi nowoczesnego show biznesu, typu czasy i tak dalej. I mamy dwa utwory, które trwają około 10 minut. Właśnie każdy. Chciałam zapytać, co to dla was znaczy długie? No dla mnie, właśnie chodzi o to, że mówię bo zobaczyłem w radiu, że przekroczyło 10 minut, także jest okej. A dzisiejszy singiel, no nie przekroczył 10 minut. No nie. Już go widzę tutaj, ale wstydu też nie ma, bo jest 5 minut i 28 sekund, także taki radiowy czas to jest około 3 minut, także tak, myślę, że jest, pozostaliście wierni sobie i twarzy w lustrze nie przeglądacie własnej ze wstydem, więc cieszę się bardzo. Czy możecie zapowiedzieć w jakiś sposób, opowiedzieć też o tym singlu, bo to piękna ballada Na dnie twojego serca, który zaraz usłyszymy. Kwiatuś, opowiedz, Kwiatuś. Bo ty opowiadasz ciekawie. No jest piękna ballada. Ktoś kiedyś powiedział, to nie jest nasza opinia, ale powiedział, że Cree to mistrzowie ballad. Myśmy na poprzednich płytach starali się grać dużo ostrzej i bardziej żywiołowo. Teraz też pozwoliliśmy sobie na tej już trzeciej płycie z Universalem zamieścić jednak parę ballad i dobrze się w tym czujemy, także to jest utwór, który można powiedzieć, no dosyć łatwo nam przyszedł, jeżeli chodzi o sprawy nagraniowe. Całą oprawę aranżacyjną do tego zrobił Piotrek Steczek, który jest muzykiem orkiestry Auxo i też z tymi muzykami nagraliśmy do tego utworu sekcję smyków. To jest też dla nas ważne, że te smyczki są prawdziwe, że to nie jest muzyka syntezatora, tylko to są prawdziwe dźwięki, dla nas bardzo wartościowe. Niedawno był teledysk nagrany, który się wkrótce już pojawi w mediach. Będzie można oglądać. Jest to też taka prawdziwa, myślę, że ujmująca za serce historia. Dla ludzi, którzy będą bardziej dociekliwi, to pewnie dotrą poprzez internet do całej historii, jak to wszystko powstało. I myślę, że to jeszcze Sebastian może dodać. No, historia jest dość ciekawa, bo poznałem taką dziewczynę, Natalkę, na oddziale onkologii i w tym dniu właśnie dostałem scenariusz do tego teledysku. Jakby zmieniłem i zrobiłem nowy scenariusz, już sam właśnie pod wpływem emocji, jakie wtedy miałem. I generalnie zaprosiłem nawet właśnie tą Natalkę do zagrania, żeby zagrała w tym teledysku i się udało. Na tyle jeszcze siły dostała i ma, że dała radę i jest wzruszające. Także historię kiedyś tam napiszemy, jak to tak dokładnie przebiegało. Także prawdziwe emocje, prawdziwe uczucia, nic nie jest wyreżyserowane, sztuczne. No, dla nas to jest ważne, że to jest autentyczne wszystko.
Ja byłam na waszych koncertach kilkakroć i widzę, że ludzie, widzę, jak ludzie odbierają was i waszą muzykę. Faktycznie tej autentyczności udawać się nie da. I odbierają to rzeczywiście całym sercem. A po tym, co teraz opowiadacie o tym teledysku, o tej piosence Na dnie twojego serca, to nawet nie piosenka, a pewnie utwór, no to już w ogóle pewnie wiele osób łzę uroni. I na koncercie, i pewnie oglądając, a koncerty, trasa koncertowa pewnie gdzieś jesienią po wydaniu płyty się będzie szykować, prawda? Gramy cały czas. Jesteśmy cały czas taka specjalna w trasie. Praktycznie cały rok gramy. Przerwy nie będzie, tak? Inaczej bywają takie przerwy, że jakieś tam... Po kilka tygodni czasami. Tydzień, dwa tygodnie góra, ale no, tak, ale cały czas jedzie. No, ale zawsze mamy cieszą. Coś do roboty. No dobrze, no to bo już myślę, że słuchacze też się nie mogą doczekać z najnowszej płyty, która dopiero jesienią. Zaprezentujemy teraz słuchaczom jedynki Na dnie twojego serca, singiel zapowiadający tę płytę. A naszymi gośćmi są i jeszcze przez chwilę będą Sebastian Riedel, Adam Lomania, Tomek Kwiatkowski, Kwiatek zespołu Cree i słuchamy Na dnie twojego serca.